W jednym z ostatnich moich filmów mogliście widzieć recenzję tego oto najnowszego MacBooka Pro 14-calowego z procesorem M2 Pro, który był tak naprawdę bezpośrednim następcą tego oto cudeńka, czyli rewolucyjnego MacBooka Pro 14-calowego z procesorem M1 Pro, którego sam kupiłem na własność do obecnej pracy. No i po tym, że właśnie teście, odezwało się do mnie kilka osób z dosyć trafnym pytaniem, a mianowicie, czy faktycznie opłaca się kupować tego MacBooka Pro w podstawie, czy nie lepiej jest jeszcze polować na te pozostałe sztuki z poprzedniej jakby generacji tych sprzętów, no bo być może nie opłaca się tak naprawdę dokładać 1500 czy nawet 2000 zł właśnie do zakupu tego nowego urządzenia, które jak widzicie z wyglądu w ogóle się nie różni, a ma tylko zmienione podzespoły, ale być może nawet tego w pewnych aspektach nie odczujecie. Dlatego dzisiejszy materiał będzie właśnie takim krótkim dopełnieniem tamtej recenzji. Będę chciał Wam pokazać, jak obie maszyny sprawują się przy poszczególnych zadaniach, jak to wygląda w poszczególnych testach, a także odpowiedzieć Wam na pytanie, czy faktycznie warto interesować się tym najnowszym sprzętem, czy lepiej oszczędzić trochę pieniędzy i kupić jeszcze, póki jest dostępna, tą poprzednią generację, bo jeśli będziecie nią zainteresowani, to linki do sklepów, w których jeszcze są dostępne te MacBooki, macie w opisie tego filmu, więc tam możecie wpadać. I generalnie słowem wstępu, oprócz tego, że komputery te różnią się oczywiście samym procesorem, tu mamy nowszy, lepszy ten procesor, który w testach, jak już mogliście u mnie słyszeć, ma lepsze wyniki o około 20-30% w zależności od jednostki, którą sobie wybierzecie, to zmieniło się też kilka wewnątrz rzeczy, a mianowicie mamy tutaj wsparcie dla Wi-Fi 6E, a także dla Bluetootha w standardzie 5.3 w porównaniu do 5.0, w związku z tym tu połączenie powinno być lepsze albo starczać na przykład na dłużej, jeśli byście sobie odeszli z tym komputerem na przykład od jakiegoś źródła dźwięku albo jakbyście mieli podłączone po prostu jakieś głośniki. Natomiast inną też ważną rzeczą jest to, że mamy tutaj wsparcie wreszcie w zasadzie dla portu HDMI w standardzie 2.1 i możemy sobie tutaj nawet eksportować obraz do wyświetlacza w 8K w 60 Hz, czyli jest już naprawdę konkretnie. Ten laptop niestety tego nie miał. Jak widzicie, ja sobie tutaj użytkuję w codziennym użytkowaniu w zasadzie monitora od Philipsa. On ma rozdzielczość 4K, ale ma już wsparcie właśnie między innymi dla portu HDMI 2.1 i też wyższą częstotliwość odświeżania, bo 144 Hz, więc bezproblemowo mogę sobie również podłączyć ten najnowszy laptop i mogę odpalić tą wyższą częstotliwość odświeżania i po prostu będzie płynniej przewijał się obraz, czy lepiej się czyta mi też artykuły. Tu z takich dodatkowych bajerów, które jeszcze możecie widzieć, jest takie fajne podświetlenie. Coś w stylu Ambilight, choć to głównie było stworzone z myślą o graczach, ale jak widzicie, ja mam ten monitor w studio, testuję sobie go tutaj przy właśnie takiej codziennej pracy i też nieźle się spisuje. Jakbyście swoją drogą chcieli o nim więcej poczytać, to dam Wam linka do niego w opisie tego filmu, ale ja jestem naprawdę po tych kilkunastu dniach, odkąd testuję go, naprawdę bardzo zadowolony. Niemniej wracając do setna, do wątku głównego, jeśli chodzi o ten komputer. Generalnie, tak jak Wam wspomniałem, testy Geekbench pokazują około 20-30% wyższą wydajność w poszczególnych jakby porównaniach do tych samych procesorów. Ja mam generalnie dwie bazowe wersje, te najtańsze, 16 GB, 16 GB, M1 Pro, M2 Pro. Natomiast różnica, a raczej pewien problem, który pojawia się przy użytkowaniu tego konkretnego modelu z tą konkretną konfiguracją jest taki, że tu mamy dysk 512 GB, prawie taki sam jak tutaj, ale te prawie robi różnicę ze względu na to, że tutaj mamy podwójne kości NAND, a tutaj jedynie pojedyncze, przez to prędkości samego zapisu i odczytu są w zasadzie dwukrotnie wolniejsze przy tej właśnie jednostce, co jest tak naprawdę niemałym skandalem, jeśli chodzi o Apple, żeby na coś takiego się zdecydować. Tak jak Wam mówiłem, oni już podobny myk zrobili w przypadku MacBooków Air, skazując tą najtańszą konfigurację z 256 GB dysku na wolniejsze jakby odczyty i też tym samym zapisy. No i tutaj w zasadzie historia się powtarza i mamy dokładnie ten sam scenariusz, przez co okazuje się, jak sobie robię teraz bezpośrednie testy, że przy tej najtańszej konfiguracji ten starszy MacBook Pro po prostu też wygrywa. Generalnie przy renderingu filmu on jest szybszy o około kilka sekund przy eksporcie, który zajmuje około 8 minut. W związku z tym to jest dosyć zaskakujące, że tu akurat on tego nie pobił. Oczywiście w zależności od złożoności projektu może się tak zdarzyć, że ten będzie minimalnie szybszy, ale generalnie jak widzicie tutaj nie ma o wiele lepszych wyników, a czasami są nawet gorsze. Tutaj powinna zapalić Wam się lampka, którą tak naprawdę będą potwierdzać kolejne testy, kolejne odczyty, że przy tej bazowej konfiguracji zdecydowanie lepszym pomysłem na zakup jest zakup jeszcze tego ubiegłorocznego, a raczej tego poprzedniego modelu z M1 Pro, bo to się bardziej opłaca, a jak widzicie różnice w wydajności są znikome albo wręcz ich nawet nie ma. Natomiast zaznaczam, tak jak też sprawdzałem, to dotyczy tylko tej bazowej konfiguracji, bo jeśli kupicie sobie dysk 1 TB, 2 TB, który jest też trochę bardziej
bardziej komfortowy w takiej codziennej pracy, to tych problemów już nie będzie, bo tam Apple zdecydowało się na normalne jakby te dyski z podwójną ilością tych kości NAND. W związku z tym siłą rzeczy ta ogólna wydajność tych komputerów będzie po prostu też tam lepsza, no i sam eksport filmu będzie też na pewno szybszy w porównaniu właśnie do tych poprzednich modeli. Natomiast mówiąc krótko, jeśli macie możliwość kupienia tego starego modelu w tej bazowej wersji, na taką się decydujecie, to polecam jednak zainwestować w tą poprzednią, bo po prostu oszczędzicie pieniądze, a jak widzicie, pod tym kątem nie ma różnic. Okej, te różnice pojawiają się czy to w tym standardzie Bluetooth, czy Wi-Fi, a także lepszym porcie HDMI 2.1, ale jeśli tego nie potrzebujecie, no to ten wybór będzie po prostu lepszy. Potem działania samej baterii, faktycznie ten komputer trochę lepiej się zachowuje, ale przy bardziej obciążającej pracy ten wynik Wam się może skrócić do około pół godziny, w związku z tym to nie będą jakieś rewolucyjne różnice. No chyba, że będziecie chcieli przeglądać internet, odpisywać na maile, używać jakichś prostych aplikacji, to faktycznie ta różnica w tych czasach może być tutaj na korzyść tego komputera około godzinę, może nawet coś więcej większa. Natomiast przecież z drugiej strony nikt nie kupi takiego komputera za 10 czy nawet 12 tysięcy, jaka jest bazowa cena tego sprzętu, do przeglądania internetu czy do robienia jakichś prostych rzeczy, bo to się mija z celem i jest absurdalne. Lepiej sobie kupić, tak jak Wam mówiłem, MacBooka Air i on Wam naprawdę na dłużej starczy. Natomiast podkreślam jedną rzecz, ta porada z zakupem tego poprzedniego modelu dotyczy sytuacji, w której znajdziecie go po prostu w dobrej cenie, czyli w granicach gdzieś 9,5, maksymalnie 9800, bo takie promocje też często się pojawiają, bo jeśli macie już zapłacić więcej, koło 10,5, 11 tysięcy, to lepiej dopłacić do tej nowszej jednostki, ale najlepiej by było ogólnie kupić jeszcze lepszą po prostu konfigurację do tej bardziej złożonej pracy, bo tak jak pokazują wszystkie te bardziej zaawansowane testy, ten komputer w wyższych pojemnościach dysku będzie sobie radził lepiej, może nie dużo lepiej, ale jednak lepiej od tej właśnie poprzedniej maszyny. Coś tu jeszcze w ramach dopełnienia całego tego testu odpaliłem sobie dodatkowe takie aplikacje testujące GFX Metal, która też pokazuje możliwości jakby graficzne całego tego sprzętu, a także CPU, także możecie sobie również to porównać, ale jak widzicie, nie ma tutaj ogromnych różnic przemawiających na korzyść tego komputera, także to wszystko potwierdza w zasadzie te przed chwilą powiedziane przeze mnie słowa, że w tej podstawowej konfiguracji naprawdę lepiej zainteresować się właśnie tym sprzętem. Choć tu jeszcze może odniosę się do jednej sytuacji, a mianowicie czasami pytacie, co z MacBookiem Pro 13-calowym. On generalnie konstrukcyjnie już nie pasuje do tej obecnej linii wszystkich w zasadzie MacBooków, ale ciągle jest w ofercie i niektórzy polują na przykład na wersję M2 16 GB, 256 dysk, no ale generalnie ona jest w stanie kosztować około 8 tysięcy. Moim zdaniem w takiej sytuacji, jeśli chcecie tyle wydać, lepiej dołożyć te 1200-1400 zł, może trochę więcej i kupić sobie nawet podstawowego właśnie tego MacBooka z M1 Pro. Będziecie mieć nowy wyświetlacz, lepszy wyświetlacz, całą nową konstrukcję, więcej portów, ale też przede wszystkim lepszy procesor, bo tam już będzie M1 Pro, który wygrywa z podstawową M2. No i z drugiej strony będziecie mieć też na starcie dysk 512 GB. Także cała ta sytuacja, ta złożoność oferty tych wszystkich najnowszych MacBooków Pro powoduje, że ten poprzedni MacBook z tą podstawową konfiguracją, jeśli go znajdziecie w dobrej cenie właśnie za około powiedzmy 9,5 tysiąca złotych, to jest naprawdę bardzo dobra oferta i powinniście jak najbardziej właśnie go rozważyć. Z jednej strony zyskujecie lepsze parametry i też lepsze wykonanie w stosunku do tego podstawowego MacBooka Pro 13-calowego, a z drugiej strony oszczędzacie pieniądze w kontekście do tego właśnie sprzętu, który jak widzicie pod względem wydajności w tej bazowej wersji nie jest praktycznie w ogóle lepszy. Także miejcie to z tyłu głowy i podejmijcie dobry wybór. Tak jak Wam mówiłem, takich promocji możecie szukać w tych większych elektromarketach. Linkuję do nich w opisie tego filmu, a ode mnie to już by było na tyle. Trzymajcie się, cześć!